W lekcji tej poruszę sprawę kompatybilności HTML5 ze starszymi wersjami przeglądarek. Dla jej potrzeby utworzyłem taką prostą stronkę o bardzo prostej strukturze, właściwie taki schemat strony. Mamy sekcję header, w niej znajduje się sekcja nav, poniżej sekcja main, w niej znajdują się dwa bloki section. Pierwszy blok zawiera dwa artykuły, drugi blok zawiera jeden artykuł. Pod sekcją main mamy sekcję aside, czyli blok, który w jakiś sposób jest związany z treścią główną strony, ale można się bez niego obejść. I na końcu mamy stopkę. Całość sformatowana jest następująco. Nie będę tutaj wyjaśniał znaczenia każdego stylu, gdyż lekcja ta nie dotyczy arkuszy stylów CSS. Tak w skrócie tylko powiem. Tutaj formatujemy całe body. Tutaj sekcję nagłówkową. Tutaj blok nav. Następnie sekcję main, sekcję section oraz article. Na końcu mamy style formatujące site oraz stopkę. Uruchamiamy stronę i po uruchomieniu wygląda ona następująco. Czyli utworzony mamy tutaj taki schemat strony. Kolory ułatwiają analizę jej struktury. Mamy sekcję nagłówkową wraz z blokiem na elementy nawigacyjne. Na zielono mamy sekcję main, a różne jego odcienie oznaczają elementy section oraz article, czyli artykuły. Pierwsza sekcja zawiera dwa artykuły, druga sekcja zawiera jeden artykuł. Poniżej mamy blok aside, a na samym dole stopkę. No i teraz tak, istotą HTML5 są prostota oraz nowe funkcjonalności. Niestety obecnie znajdujemy się, ujmując to delikatnie, w takim okresie przejściowym pomiędzy starszym standardem a nowym. Bierze się to z tego, że jeszcze wielu użytkowników stron, choć ich liczba się kurczy wraz z upływem czasu, używa starszych przeglądarek, które nie obsługują nowych znaczników, zatem będą źle je wyświetlać. Dla przykładu w starszej wersji Mozilla zobaczymy coś takiego. Bierze się to stąd, że starsze wersje przeglądarek nie traktują tych znaczników blokowo, tylko wyświetlają obok. Ten problem można bardzo łatwo rozwiązać, odpowiednio formatując nowe użyte znaczniki. Dlatego dopisać tutaj musimy następujący kod. Wymieńmy może po kolei nowe znaczniki, jakie użyliśmy. Czyli dopiszmy tutaj jeszcze nav, main, section, article, aside oraz footer. Aby znaczniki te przez starsze przeglądarki były traktowane blokowo, musimy tutaj dopisać styl display dwukropek blok. Zapisujemy zmiany. W nowszych wersjach przeglądarek nic się nie zmieni, natomiast tym zabiegiem spowodujemy, że w starszych przeglądarkach strona również wyświetli się teraz prawidłowo. Mało tego, język HTML5 wniósł również wiele nowych atrybutów. Aby działały prawidłowo w starszych przeglądarkach, musimy im nieco w tym pomóc. Nie ze wszystkimi przyjdzie nam to łatwo, ale na przykład ten atrybut służący do ukrywania elementów możemy zaprogramować bardzo prosto. No i teraz spróbujmy z tego atrybutu skorzystać. Spróbujmy ukryć na przykład sekcję nagłówkową. Mechanizm ten zadziała teraz zarówno w starszych, jak i w nowszych wersjach przeglądarek. We wszystkich powinniśmy otrzymać taki wynik. No, w prawie wszystkich, ale o tym za chwilę. Usuwamy tę część kodu i teraz znowu mamy wszystko. Jesteśmy blisko sukcesu, ale pozostaje jedno ale. Takie rozwiązanie nie zadziała dla Internet Explorera w wersji starszej od 9. Przeglądarka ta nie doda stylów do znaczników, których nie zna. Uruchomienie tej strony w starszej wersji Internet Explorera zaowocuje takim wynikiem. Jest kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu, my posłużymy się jednym z nich. Wykorzystamy w tym celu język JavaScript. Zacznijmy od dodania stosownych znaczników, czyli script, pomiędzy którymi umieścimy kod w języku tym właśnie. Chodzi o to, aby przeglądarkę poinformować o istnieniu tych znaczników. One muszą być po prostu utworzone. W tym celu skorzystamy z metody createElement obiektu dokument. Dla przykładu, jeśli chcielibyśmy sprawić, aby starsze wersje Internet Explorera widziały znacznik header, napisalibyśmy tak: dokument.createElement, a wewnątrz w postaci ciągu znaków wpisalibyśmy header. Zróbmy podobnie dla pozostałych znaczników. Dla ułatwienia skopiujmy tę linijkę kodu i wklejmy poniżej kilka razy. Teraz wpiszmy kolejno nazwy tych znaczników, które wykorzystaliśmy na stronie.
czyli tutaj będzie nav, tutaj będzie main, tutaj section, tutaj article, a tu będzie site. No i jeszcze stopka. Ostatnią linijkę usuńmy. Nie jest nam potrzebna, bo mamy już taką. Zapisujemy stronę, odświeżamy. W nowszych wersjach przeglądarek nic się nie zmieni. Natomiast w starszych wersjach Internet Explorera teraz wyświetli się już wszystko prawidłowo. Oczywiście, aby to wszystko nie rozpraszało uwagi, to ten pomocniczy kod w CSS-ie, jak również w JavaScript, możemy umieścić w osobnych plikach i podłączyć je do strony. Utwórzmy nowy plik, skopiujmy obsługę nowych znaczników dla starszych przeglądarek i wklejmy tutaj. Teraz zapiszmy odpowiednio ten plik. Wcześniej jeszcze może utwórzmy odpowiedni katalog, na przykład nazwy CSS. Nazwą pliku niech będzie na przykład html5tags.css. Podobnie możemy postąpić dla kodów w JavaScript. Wycinamy. Tworzymy nowy dokument. I wklejamy tutaj. Zapisujemy jako. Z tym, że teraz utwórzmy katalog o nazwie JS, a w nim pod nazwą html5tags.js ten plik zapiszmy. Te znaczniki nie będą już potrzebne. Możemy też umieścić w osobnym pliku resztę stylów CSS, odpowiedzialną za formatowanie strony. Wytnijmy ten kod, utwórzmy nowy dokument, wklejmy ten kod i w katalogu CSS odpowiednio zapiszmy. Niech plik nosi nazwę style.css. Usuwamy te linijki. Teraz niestety to nie będzie działać. Kiedy zapiszemy plik HTML i odświeżymy stronę, to wszystko się nam rozsypie. Nie mamy formatowania, ponieważ nie podpięliśmy plików zewnętrznych. Aby podpiąć styl CSS, skorzystać musimy ze znacznika link. Podajemy atrybut rel. Możemy tu użyć zarówno apostrofów, jak i cudzysłowów. Atrybut rel służy do określenia relacji pomiędzy dokumentem zawierającym łącze, a zasobem, do którego to łącze prowadzi. W tym przypadku mówimy przeglądarce, że importujemy do dokumentu arkusz stylów. Dalej za pomocą atrybutu href wskazujemy na plik. Podajemy tu ścieżkę dostępu oraz nazwę pliku wraz z rozszerzeniem. W podobny sposób podłączmy pozostałe style dla tej strony. Teraz musimy tylko jeszcze zmienić nazwę pliku, tym razem plik style CSS. Pozostała nam jeszcze jedna linijka, która sprawi, że nowe znaczniki będą formatowane również przez starsze wersje Internet Explorera. Wpisujemy skrypt. Ten znacznik możemy od razu zamknąć. Z atrybutu type nie musimy korzystać. Od razu podajemy ścieżkę, korzystając z atrybutu src. Zapisujemy plik, odświeżamy stronę i wszystko działa znowu poprawnie. I tak będzie działać również w starszych przeglądarkach, w tym w Internet Explorerze. Plik ze skryptem możemy podłączyć warunkowo tylko dla przeglądarek IE starszych od wersji o numerze 9. Wtedy nie będzie wykonywany niepotrzebnie kod JavaScript. W tym celu napiszmy tak. I na końcu musimy to domknąć. Tym sposobem sprawiliśmy, że zewnętrzny plik zostanie dołączony tylko w przypadku uruchomienia strony w przeglądarce Internet Explorer w wersji starszej od 9. Po uruchomieniu strony wszystko działa prawidłowo, z tym, że teraz właśnie zewnętrzny plik z kodem JavaScript zostanie podpięty, kiedy zostanie spełniony przed chwilą wspomniany warunek.